Nogi dzisiaj dostaną po dupie. Długo nie były trenowane, ale w sobotę robię dzień wolny od treningu, bo w niedzielę już zaczynamy się ładować, pompować, więc dzisiaj nogi dostaną po dupie. Czołem mordeczki, 3 dni ładowania za mną, niedziela, poniedziałek, wtorek. Co do formy, delikatne zmiany, ale waga nawet spadła, niektóre pomiary też również spadły, także jestem troszeczkę zaskoczony tym, że mimo tego, że dużo więcej zjadłem, to i tak nie było takich spektakularnych efektów na tym ładowaniu. Jedynie co, no to na treningu była naprawdę duża odczuwalna moc. Ale jeśli chodzi o pomiary, o wygląd sylwetki, to niedużo się zmieniło. Praktycznie zmiany są niezauważalne. Dzisiaj dzień nie treningowy, ale zrobimy nogi. Troszeczkę ciężej zrobimy te nogi, bo tak to się z nimi trochę tak bawiłem. Przez to, że po prostu miałem problem z kolanem i nie chciałem go tam jakoś strasznie męczyć, ale sądzę, że ten trening mocny nóg przełoży też się po prostu na całą sylwetkę i na całe nabicie. Zwiększyłem kalorykę o jakieś 1200-1300 kalorii. Czyli w sumie to było 3600 kalorii, białko ścięłem do minimum, węgli było 634, to był poniedziałek. We wtorek zmniejszyłem już kalorie o 600, czyli to było 3000 kalorii i węglowodany też poleciały na z 630 na 518. Wtorek, czyli wczorajszy dzień, kalorie wyszły tyle samo, białko już podniosłem, a węglowodany troszeczkę w dół, czyli 452 gram węglowodanów. I tak jak mówię, sylwetka się nie zmieniła, może trening na pewno się zmienił. Więc dzisiaj planowałem normalny dzień, z końcówki redukcji. Tak jak wyglądało to na końcu mojej redukcji, czyli tam dzisiaj miałem 2300 albo 400 kalorii, jakieś tam 160 węgli. No, ale plany się zmieniły, ładujemy dalej. Tylko z tym, że białko zostawiam dzisiaj na tym poziomie, co miałem na końcu redukcji, ale podnoszę węglowodany i trochę tłuszcze. Także tak to wygląda. Troszeczkę myślałem, że inaczej będzie to wyglądać, że będzie lepiej to wyglądać. Sylwetka, te napełnienie, nabicie. Ale być może robię gdzieś jakiś błąd. Zastanawiałem się też nad cardio. Może za dużo kręcę cardio, bo robię 2 razy 40 minut cardio plus 10 tysięcy kroków dziennie. Więc może po prostu wypukuję się z tego glikogenu. Jestem płaski. No ale co? Nie chcę już za bardzo kombinować, żeby czegoś nie zepsuć, więc cardio zostawiam. Jedynie co, to będę sobie manipulował składnikami tutaj odżywczymi w diecie, czyli więcej po prostu zjem i w tym tygodniu podsumuję sobie, jak to wszystko wyszło i na kolejny tydzień wprowadzę zmiany, bo w kolejnym tygodniu już mam zawody, czyli na piątek musi być forma gotowa. Także tak to wygląda. Mordeczki, zrobiłem to.
zrobiłem ten trening na nogi i powiem wam, że kiedy zaczynałem ten trening, odczułem bardzo dużą presję, bo po prostu bałem się o te kolano. Nie chciałbym przechodzić tego, co już przechodziłem z tym kolanem i wykluczyć trening nóg na tak długi okres. Ale taki właśnie jestem. To jest duży minus, że jak sobie coś powiem, coś sobie założę, to muszę to zrobić mimo wszystko. Także czasami przez moje decyzje dostaję po dupie i na przykład jest to efektem moich kontuzji. Ale lubię też presję, lubię nakładać sobie jakąś presję. Wtedy życie po prostu jest ciekawsze. Także zrobiłem ten trening. Kolano było wszystko ok. I niestety na kardio podczas jazdy na rowerku w 25 minucie odczuwałem już coraz bardziej te kolano. Także troszeczkę się zawiodłem. Zmieniłem kardio z rowerka na bieżnię. Na bieżni było ok, także chociaż tyle. I co, mordeczki? Zostało jeszcze zrobić kroki. Jadę teraz coś zjeść. Wskoczę pewnie jeszcze na regenerację do zimnej wody. Zjem i jeszcze przed pójściem spać pójdę zrobić kroki. Widzicie? Także widzicie, mordeczki, tak to wygląda. Trzeba działać i nie odpuszczę. Jedziemy z tematem. A teraz, mordeczki, zabieram was na długo wyczekiwany posiłek, o którym myślałem cały trening. Także wleci to po prostu. Jeszcze dajcie mi jakieś 5-10 minut, dojdę. Od razu jeszcze przed robieniem tego posiłku, albo w trakcie robienia tego posiłku. To wszystko. Mordeczki, witajcie w kuchni u Albatrosa, u szefa kuchni Albatrosa i zobaczcie, co będziemy dzisiaj robić. Co my tu mamy? Mamy pełnoziarnistą mąkę orkiszową, mamy drożdże, mamy przecier pomidorowy, pieczareczki, pomidorki. I już chyba wiecie, co będę robił. Będę dzisiaj robił pizzę Albatrosa. Szybka, smaczna. Tego tu nie wiem, bo nigdy nie robiłem. Ale bądźmy dobrej myśli i miejmy nadzieję, że będzie dobra. Także w sumie co, chyba nigdy nie robiłem pizzy. Ale uda się. Zrobimy to. Także, mordeczki, jedziemy z tematem. Więc pasuje zrobić ciasto. Fit ciasto. Mordeczki, no nie wiem, co z tego wyjdzie. Ale zobaczymy. Może się uda.
Nie wiem, jakaś taka pianka wyszła z tego. Tutaj robiła Patusia. To wyszło tak. No, zobaczymy. Ile tej mąki rozsypać? To ja mam wiedzieć? No to nie wiesz takich rzeczy. No to chyba jesteś kucharzem. A dobra. Sypniemy więcej. No nie mamy nic, żeby... Ani wałka, ani nic. No, chyba już gotowe. No chyba coś wyszło. Ale się troszeczkę przypaliło. Ale mi się ciasto wyszło ok, nie ma zakalca. Tak widzisz. Mordeczki. Idealne.